Mimo, że nasze miasto ma coraz mniej pieniędzy, to nie zapomina o programach zdrowotnych dla małych i wcześniej urodzonych mieszkańców Częstochowy. Uruchomiliśmy ogłoszenia, jeśli chodzi o następne programy, które będziemy realizować dla mieszkańców Częstochowy. Pierwszy program to szczepienia ochronne przeciwko grypie dla seniorów powyżej 65 roku życia, dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia, chorych na choroby przewlekłe i nowotworowe oraz częstochowskich przedszkolaków. Jak co roku ten konkurs jest skierowany do podmiotów leczniczych, czyli przychodni, które będą nam realizować ten program. Program zamierzamy realizować już na początku września, jeszcze przed sezonem grypowym, no po to, żeby ustrzec się niekoniecznie przed zachorowaniem, ale powikłaniami, jakie niesie za sobą grypa. Inny bezpłatny program jest ukierunkowany na zdrowie psychiczne. Tu chodzi przede wszystkim o środowisko dzieci i młodzieży, bo do tego konkursu zwykle przystępują stowarzyszenia, które organizują różne spotkania, różne zajęcia właśnie dzieciom i młodzieży. Wiemy, że pandemia też zrobiła bardzo duże spustoszenie, jeśli chodzi o to zdrowie psychiczne. I tu będą różne zajęcia, spotkania, no tak aby pokazać trochę tą pozytywną stronę życia i motywować też te dzieci, młodzież do tego, że no nie należy myśleć pesymistycznie, tylko pozytywnie i ten program właśnie będzie w takim kierunku. W ramach tego programu też będziemy planować działania związane ze Światowym Dniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, który wypada zawsze 14 października.